Dzień dobry, biegające. Dzień dobry. No bo tak, jeszcze pod jedną górę. Tam kółeczko. Ale zobaczcie, jakie ładne dalie. No jaki piękny tu taki ogródek. A kto powiedział, że jak jest deszcz, to się nie biega? To się biega między kroplami deszczu. No to moi drodzy, do potem. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, biegająco było przed chwilą. A, jak to jest dzisiaj, 5 sierpnia, z tym wschodem słońca. Tak, bo już był, chociaż posłuchajcie, ciemnawo na dworzu. 5:51. Dzisiaj, 5 sierpnia 2021 roku, wzeszło słoneczko, 5:51, a zajdzie 20:46. Wilgotność 95%. Tak, biegałam, jest deszcz. A bieganie? Bardzo słabe. No to jeżeli było bardzo słabe, to przebiegłam kilometr, czyli zrobiłam sobie taką rundkę tam pod górkę. Przecież tam jest jeszcze jedna kapliczka. To wstawię tych kilka zdjęć. To jest właśnie jeszcze kapliczka, no ona jest zamknięta, ale jest takie wielkie drzewo, ta kapliczka. No tutaj tych kapliczek jest w Niemczech bardzo dużo. Witam Was dzisiaj z herbatą z miodem. Tak mi jakoś naleciało na miód. A miód mam z Polski, gryczany. No to tak. Wiecie, taki akcent polski tutaj w Niemczech, 1000 kilometrów od domu, to takie od razu człowiekowi przyjemnie robi. Chociaż do granicy to mam takie niecałe 500 kilometrów. Ale zawsze to akcent polski. Witam Jadwiga, witam Tereska, witam Mariola. Rozmawiałyśmy z Tereską. Tereska z mojej miejscowości jest we Włoszech. I takiej właśnie opowiadałam, jak jechałam do Polski i mi łezka, tak powiem, się uroniła, że to tak, ojeju, tu dom. A jak wróciłam i zobaczyłam te góry, no muszę jedno stwierdzić, te góry są po prostu piękne. No co będę mówić i co innego, jak one mi się po prostu podobają. Fakt faktem, że mnie zawsze się góry podobały. Nie wiem jak Wam. Może jest owszem fajne, może tak pochodzić po zimnej wodzie, albo może śródziemne wykąpać się w ciepłej wodzie, no bo tak w odróżnieniu od naszego Bałtyku to jest trochę inne. Najważniejsze, że jest ciepłe i wtedy jest ta przyjemność tej kąpieli, no bo tak tutaj w naszym Bałtyku to jest takie hartowanie się. No, ale może to też jest potrzebne. Posłuchajcie, jak to jest. Tak to właśnie przed chwilą dyskutowałam tu z towarzystwem moim, bo wrócili z nocy z pracy. Ja mówię, to co, spać nie możecie? No tak, wrócili godzinę temu, to teraz trzeba się zrelaksować, no bo zmiany zaczynają, no może nie godzinę temu już, powiedzmy ze dwie, zmiany zaczynają o 17 i pracują 10 godzin mają, tak, w tym dwie przerwy. Okej. I zaczęliśmy rozmawiać na temat prawdy. No i czym jest prawda? Dla młodego człowieka to jest jeszcze, mówię, że każdy ma swoją prawdę, a on mówi, że jest jeszcze prawda obiektywna. A czym jest prawda obiektywna? No właśnie, prawda obiektywna to są fakty. Ale fakty są też widziane z różnej strony. Na pewno faktem jest wybuch wulkanu. O, to jest niezaprzeczalny fakt. Tylko teraz jest pytanie, czy jest możliwość sterowania pogodą i czy ten wybuch wulkanu nie był sterowany? No i wtedy byłaby to prawda, że jest wybuch, ale to nie matka natura. Jak to jest z tą prawdą? Posłuchajcie, z prawdą bywa ciężko. Ale myślę, że powiem tak, lubimy kłamać. Bo dlaczego lubimy kłamać? Bo dlaczegośmy się spóźnili? To tak mi się przypomina kolega, który opowiadał, że zawsze się spóźniał. Chyba to spóźnianie to jest kwestia charakteru. Zakup zegarka też nie pomaga. Teraz każdy ma w telefonie i też jak się ktoś spóźnia, to i tak to nie pomaga. No i on mówił zawsze, że się winda popsuła. No i pewnego dnia w szkole mówi i wchodzi spóźniony do klasy i on mówi, a nauczycielka,
Przepraszam, mówi tak. No nie mów, że się winda popsuła. Oczywiście, pani profesor, ona się zawsze psuje. Także to kłamstwo. Kłamstwo jest z pozoru lekkie. Kłamstwo jest to celowe wprowadzanie w błąd. Czyli tak się lubimy wybielić, prawda? Ja to jestem taka, czy ja coś źle w życiu zrobiłam? Nie, wszystko w ogóle robiłam dobrze. Zobaczcie, zobaczcie, jak te kłamstewka są takie... A, teraz mi się druga przypomina sytuacja, jak mam taką koleżankę, którą jak się spotkamy, to mówimy do siebie, jak pięknie, nie, ona do mnie mówi, ty, jak ty pięknie wyglądasz. A ja jej oddaję tym samym, mówię, ale posłuchaj, ale jak ty pięknie wyglądasz. Po czym w duchu sobie myślę tak, może to jest i dobre, bośmy się już obydwie zestarzały. Już nie wyglądamy jak 25 lat temu, czy wyglądamy pięknie, ale jak sobie powiemy, że tak ładnie wyglądamy, to nam się trochę humor poprawi. Także zobaczcie, zobaczcie, jak jest z tą prawdą. I pan Włodzimierz mi się przypomniał, panie Włodzimierzu, dzień dobry, pan Włodzimierz Wolski z Radomia, który tak fajnie kiedyś w komentarzach na temat pisaliśmy, jak to było, na temat chyba alkoholu. Dlaczego ktoś na przykład nie pije? I on napisał, że on nie pije alkoholu, dlatego że wtedy mówi prawdę. Tak, panie Włodzimierzu, ja się z panem zgadzam. Jak człowiek wypije, to tak, hamulce puszczają. To, co cię gryzie, mówisz, no i wtedy jest ciężko kłamać, nie? Czyli może jest tak, warto czasem się napić z drugą osobą, żeby się dowiedzieć prawdy o sobie? No, ale do jakiego ja wniosku doszłam? I teraz jest następne pytanie, mi się tak kojarzy, posłuchajcie. Czy jest możliwość, że jeżeli ktoś się napije i tak pije na smutno, czyli nie mówi, zamyka się w sobie. No to jest teraz ciekawe. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo ja się śmieję sama z siebie, że ja, żeby się bawić, nie potrzebuję alkoholu. Bo jak jest impreza, to jest zabawa. To się bawmy. A ten alkohol? Alkohol to tylko czasem przeszkadza, bo jak jest go za dużo, owszem, można wypić jakiś kieliszek, dwa, ale posłuchajcie, co kto lubi? Co kto lubi? Nie mnie oceniać. Wódkę produkują po to i wszelkie alkohole, żeby ją kupować, spożywać, prawda? Tak jak i papierosy. To jest każdego wybór. Ja się teraz przebiegłam, a mówię o rozmowie tutaj z moimi sąsiadami, a oni stoją i palą papieroska i piją piwko. Ależ oczywiście, to jest wolny wybór. Mój wolny wybór. Ja zrobiłam, przebiegłam się kilometr, a oni w tym czasie piją, wypili piwko. Dobrze, dobry relaks i co kto lubi. I chociaż, jak to młody człowiek powiedział, to ja się odstresowuję, to ja mówię tak, ja się odstresowuję bieganiem, a ty się odstresowujesz tym piwem. Wolny wybór. Jak to jest z tą prawdą i z tym kłamstwem? Zobaczcie. Co by było, jakby nie było na świecie kłamstwa? A jakie by były nasze rodziny, jakby nie było kłamstwa? Chyba życie by musiało się inaczej ułożyć, no bo jeżeli nie kłamiemy, no to nie możemy robić głupot, a jeżeli te głupoty robimy z pełną świadomością, że musimy o nich powiedzieć, zobaczcie. Zobaczcie, jak się nagle wszystko zmienia, jeżeli mielibyśmy żyć w samej prawdzie. I czy taka prawda w ogóle jest możliwa, żeby była sama prawda. Smaczna to chyba ta z miodem. No, mam drożdże, muszę wrócić do picia. Trochę sobie przerwy zrobiłam w piciu drożdży. Tak, posłuchajcie, ale no takie mamy lato. Mamy 5 sierpnia, jutro 6 wychodzi pielgrzymka, no zawsze wychodziła pielgrzymka na Jasną Górę z Radomia i 200 km szliśmy 8 dni. Pozdrawiam serdecznie Halinko, witam serdecznie. Tak, posłuchajcie, to już kiedyś wspominałam, okres... To takie wyjście na pielgrzymkę, to jest odskocznia od całego świata. To jest mimo zmęczenia, to jest niesamowity odpoczynek, bo to jest oderwanie się od rzeczywistości. To jest życie przez 8 dni w innym świecie.
niesamowite. To jest niesamowite przeżycie. I jak poszłam pierwszy raz i wróciłam do domu, a mama mówi, ojej, no to już nie pójdziesz więcej. Ja mówię, mamo, ja to dopiero teraz mam chęć pójść. Tak, to jest takie niesamowite spotkanie ludzi, którzy mają jeden cel. I zobaczcie, jakie to jest piękne, gdy mamy wspólny cel. Tak jak tu był wspólny cel dojścia na Jasną Górę, tak jak i tu mamy wspólny cel. A ile mamy różnych tych celów dookoła, tych ukrytych, o których nie mówimy. A jeszcze jest, uważam dobrze, jeżeli nie mówimy, znaczy w tym sensie, że nie mówimy o tym celu, on jest taki ukryty, a jeszcze robimy PR, że jest zupełnie inaczej. O to jest ciekawe dokonanie, oczywiście ciekawe w cudzysłowie. Także to jest ta praca z mory, która mówi, że ja jestem ta dobra. I to nieważne, czy to jest facet, czy kobieta. Tylko ja jestem ta zmora dobra, ja jestem, wybielam się. I tylko tak sączę, taki jadzik i mówię, widzicie, jaki ten jest zły? A ten, jaki jest zły? A ten, jaki jest niedobry? A ja jestem dobra. I posłuchajcie, najfajniejsze w tych wszystkich kłamstwach jest to przysłowie, że kłamstwo ma krótkie nogi. I nagle nieoczekiwanie stajemy przed prawdą. I tak to jest tą prawdą. To jaka na dzień dzisiejszy jest prawda? Że słońce wzeszło. No, że go nie widać, bo są chmury. Że mamy ładny dzień i szykujemy się, moi drodzy, do naszych zadań codziennych. Gabryniu, dzień dobry. Jedni w domu, drudzy w pracy, drudzy w podróży. Jeszcze inni są po imprezie lub szykują się na najwyższy czas na imprezę. I życie toczy się dalej. I życzę Wam, żeby ten dzień był piękny. Pozdrawiam Cię, Elżbieto. Bardzo mi miło. W Elżbiecie jest nowy duch, nowa energia. Wiecie, jak to widać? To jest takie niesamowite. Idzie dziewczyna, zadowolona, uśmiechnięta, rozmawia. Aż ta energia jest taka pomarańczowo-czerwona. Taka chęć walki, chęć wyjścia do życia, chęć sięgnięcia po nowe. Miłego ciągu. A jeszcze pozdrawiam Aleksandrę z Krzysztofem, Dariusza z Izabelą, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. No, Elżbietę też pozdrawiam z Robertem. I mojego brata Roberta jak najbardziej. Robercie, do miłego ciągu. Do zobaczenia.